jedziemy sobie do tej łodzi i zaczynamy tą trasę, ja patrzę na prawo i w pierwszej chwili myślę, że to Fedor siedzi, dopiero po chwili się połapałem, że to koczmara, nie? Fedor, czy to ty? O, zobacz ty, Eddie, tankujemy tutaj z panem Majewskim i z panem Małochowskim i co Majewski na to? Majewski to ja. Ta? Będziesz rżnął kulę? Kulę to może nie. No dobra, a za ile będziesz tankował? Jestem bogaty, patrz dalej. Nie zatrzymam się teraz. No. Dojedziemy nawet do łodzi za jednym razem? Fajnie, dobra. Yeah. Ty, Wikinga, o co chodzi ten poczuć smak zimy? Ja bym chciał bardzo poczuć smak zimy. Ludzie robi tak. Ile się da, tak jak w AKG. A to też będzie mnie kopać? Na mnie. If the world will end tomorrow, we don't care tonight. If the world will end tomorrow, just put your hands up and feel alright. Put your hands up. Goście, jest trzeci dzień, przed treningówka nadal trzyma. Zaczynam się trochę niepokoić. Nie było informacji na labelu. Mówili, że 6 godzin przed snem nie brał. Ale ma klepać nazwę, nie producenta! Ja! Tak wygląda prawidłowo wyciskanie. Daj wyciskają. Powolny Michał zawsze da radę.
koniec dzisiejszego treningu. Ja chciałbym bardzo podziękować tutaj kolegom z Barby Blady za przyjazd do Łodzi na trening. Podziękować Marcinowi, który w tej chwili nagrywa. Podziękować Kamilowi, Michałowi. I myślę, że wspólne doświadczenia i myśli wymienione na tym treningu zaowocują nowymi rekordami życiowymi osiągniętymi na IBPL podczas drugiego czystego rzutu. Dobrze, no to mamy taką piękną tablicę. Aha, z małym dopisem Wikinga. Numery cyferki, coś po coś na coś i tak. Czemu pan Poczwara i Kakua będą robili większy wynik niż Kraśniewicz i Tybora? No bo nie będą właśnie idą tym kierunkiem, że myślą, że papier wszystko przyjmie i tutaj z tej tablicy wynika im, że są silniejsi, ale oni są w dużym błędzie, bo na drugim rzucie będzie zupełnie odwrotnie. W Excelu można sobie przeciągnąć, znaczy ciężarki, formaty. Ładnie, to jest stare myślenie. Może podstawowa kwestia polega na tym, że oni mają talizm, a oni mają mnie. No ja dziękuję za taki talizm. Właśnie na tego wygracie. Także poradzimy sobie bez. To moja tak jest taka sama, nie? No nie, no dobra, ale tak do rzeczy. Jak mamy na przykład pan Poczwara i Karkuła trenują dużo bardziej objętościowo, pan Raszkiewicz i Tybora trenują bardziej... Nie, u mnie objętość była większa, tam jeszcze kurwa jedna seria jest niedopisana i się 9 serii zajebała. No tak, no ale to zrobiłeś na dużej intensywności, czyli duży ciężar maksymalny, a raczej mała ilość powtórzeń, tak? Czyli, no tak, czyli to bardzo wysoko. No i na przykład czemu jedni trenują tak, a drugi tak? Ja wiem, ale nie powiem. To ja wam powiem, bo oni się nie znają, ale się znamy. No ja myślę, że wyniki Wikinga to potwierdzają, że się bardzo znamy. Szczególnie na wyciskaniu leży. Ja jeszcze powtórzam doświadczenie. Za mało czasu w starcie. Nie no, myślę, że każdy obrał inną metodę treningową i każdy jest w innym etapie przygotowań. Ja akurat za tydzień startuję, więc ten dzisiejszy mój trening był oparty na dwójkach. Ta ostatnia dwójka na 210 to takie było sprawdzenie, od ilu mogę zacząć i wynika z tego, że pierwsze podejście będzie 220 kg. Ja w tej chwili nie używam Monstera ze względu na ten start, który odbędzie się za tydzień. Nie chcę męczyć zarówno ani triceptu, ani barków, ani przedramion większymi ciężarami, więc dlatego tylko 210 dwa razy. Dobrze, no my na przykład bardzo mocno jeszcze teraz eksploatujemy pan Stinchota i Monstera. Masz ty robi w tym podwójnym, ja nie robię w pojedynczym Stinchocie, czyli mnie to daje bardzo mały przekład na ten wynik maksymalny. I no, na przykład tak jak Michał robił, najpierw wjeżdżał bardzo do góry z ciężarami, później zjeżdżał i znowu wchodził na gdzieś tam do... Tak, czyli metoda 3-2-1, tak. U mnie to się było 5 razy. No bo mnie to kurwa patrzysz. Podejrzliwie, co to pierdoli. Słuchajcie, ja to myślę, że Wiking przeszkadza. Nie ma pojęcia, jeszcze przeszkadza. No, ja usunię z tej strony. Kurde, na te, no. No dobra, no ale mamy te 3-2-1, no bo ja wiem o co chodzi, ty Marcin też wiesz o co chodzi, ale widzowie pewnie nie wiedzą o co chodzi. Chodzi o to, że mi 232 nie weszła, stąd nie chcąc spierdolić treningu, zrobiłem 3 rundy, po 3, po 2 i po 1. I tyle, to jest cała tajemnica i prawdopodobnie teraz do startu będę się w ten sposób szykował. I te jedynki będę wchodził troszeczkę szybciej niż teoretycznie bym dwójki wchodzić, czyli nie o 2,5 kilo, tylko co 5 jak będę mógł i do jakiegoś sensownego wyniku może dojdę do startu i tyle. To jest cała filozofia tego. Zgadza się? Dobrze mówi? Wiem, ale nie powiem. A ten Marcin to jednak jest panie wyczyna. Nie, słuchajcie, no bo za każdym jest jakieś doświadczenie i to nie ma, że jedna metoda treningowa jest dla wszystkich ok. To tutaj trzeba eksperymentować, trzeba tego doświadczać przede wszystkim na sobie i ten trening dawać pod siebie. No. Nie ma schematów, tylko jest dla każdego dobry. I tyle. Czyli indywidualizacja i optymalizacja. Tak jak no dokładnie, no najważniejsze jest obserwowanie samego siebie. Wyciąganie wniosków z poprzednich przygotowań, korekta tego i wprowadzanie. Może nie nowości, ale
ale nie popełnianie tych samych błędów, które popełniliśmy w ostatnim przygotowaniu. No, to też warto dodać, że jak się ćwiczy na takich ciężarach, to też wszystko boli, to nie jest tak, że można sobie robić powtórzenia w dowolny sposób, tak jak się chce, sobie zaplanujesz dwójeczki na czymś, no to nie wychodzi, bo napierdala cię wszystko i musisz chyba wtedy kombinować na bieżąco, w jaki sposób sobie ten trening jakoś umożliwić. A Michał się tłumaczy. Tak, lepiej tłumaczenie, no słabo się tłumaczył. Dzisiaj na treningu się tłumaczył Wiking i teraz się Michał tłumaczy. No nie wiem dlaczego, mnie nic nie boli. W którym momencie się tłumaczyłem? W każdym. Przykład. Jakieś powięzie posklejane. No, ale to nie ma nic wspólnego z kotą. Proszę? To nie jest wspólne. No, ty robiłeś tam przysię. No. W kąciku. Dokładnie. To nie wiem, że mówię na słabo, to jest słabo. Nie no, dla tej słabo, ja nawet nie słabo. No to już nic nie jesteś w stanie zrobić. Nie dla każdego jest 200 kg. Zobaczmy. Ja myślę, że ta motywacja i wejście na nic spowoduje, że w najbliższym dziesięcioleciu zobaczymy dwójkę w przodu. Kurwa, daj mi 10 minut, nie? Że Wikingowi uda się. Czyli za miesiąc tak się sprawdzimy wszyscy. Nie no oczywiście, to sobie że trening i tak dalej, ale generalny sprawdził 20 marca. Zobaczymy kto co i tak dalej. I ile. I ile, dokładnie. 500 kilo, dobra, siema. Ale zgubiłem wątek. Może każdy ma plany. Tak, bo każdy ma plany, każdy ma w głowie jakiś zaplanowany ciężar i życiówkę i oby każdemu to się spełniło. To weźmy po wyciwkacie, a szukam żeby na lizę. Dobrze, to jest koniec.